Panie marszałku, sporo kontrowersji wzbudziła ostatnia decyzja radnych wałbrzyskich, którzy przegłosowali uchwałę, według której szczepienie dla mieszkańców Wałbrzycha i dla osób pracujących w Wałbrzychu ma być obowiązkowe. To była inicjatywa pana prezydenta. Co pan o niej myśli? No przede wszystkim musimy powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz na samym początku. Szczepienia to jest absolutnie przełomowa rzecz, przełomowy etap w walce z COVID-em. Wszyscy powinniśmy się zaszczepić, wszyscy powinniśmy dążyć do tego, aby nasi bliscy zostali zaszczepieni, bo to po prostu spowoduje, że będziemy bezpieczni. Realizacja narodowego programu szczepień, który idzie bardzo sprawnie, rządowego programu szczepień, jest w tej chwili już na takim etapie, że możemy powoli myśleć o tym, żeby wracać do normalności. To też jest bardzo ogromna, wiodąca zasługa właśnie kwestii szczepień, które idą równomiernie dobrze w całej Polsce. To jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć sobie na samym początku. Dlatego tym bardziej martwi mnie to, co wydarzyło się na ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy z inicjatywy właśnie pana prezydenta Romana Szałemeja Rada Miasta przyjęła uchwałę, która jest absolutnie bezprawna. To jest uchwała, która w moim przekonaniu robi bardzo dużo złego dla całego narodowego programu szczepień. Inicjatywa pana prezydenta Romana Szałemeja spowoduje, że wokół tematu szczepień, który stał się tematem ponadpolitycznym, tematem zgody ponadpolitycznej, wokół tego wybuchną bardzo duże kontrowersje. Już wybuchły w Wałbrzychu, przecież widzimy, że prawdopodobnie współpracownicy pana prezydenta chwilowo chyba, nie wiem, zawiesili profil prezydenta na Facebooku. Nie jest ten profil dostępny, bo widzieliśmy, co się dzieje w komentarzach. Te komentarze piszą ludzie, którzy albo już są zaszczepieni w ogromnej mierze, albo chcą się zaszczepić w najbliższym możliwym terminie. To są ludzie, którzy są wielkimi zwolennikami szczepień, a niestety, jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której właśnie taki przymus będzie stosowany, to wylejemy dziecko z kąpielą. I do tego doszło właśnie wczoraj, niestety, w Wałbrzychu. Pan prezydent Roman Szałemie swoją inicjatywą zrobił bardzo ogromną szkodę dla całego narodowego programu szczepień. Te mozolne ostatnie miesiące edukacji, mozolne miesiące tych potężnych kampanii promocyjnych, które też przecież bardzo dużo kosztują, w których wypowiadają się specjaliści. No tutaj w naszym regionie niestety, ale zostały w ten sposób zdruzgotane kompletnie irracjonalną decyzją Rady Miasta z inicjatywy pana prezydenta Romana Szałemeja, który przecież wiemy, że jest wielkim zwolennikiem szczepień i to jest absolutnie pozytywna sprawa, bo tak jak powiedziałem na samym początku, wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najwięcej Polaków się zaszczepiło, więc jest to ogromny polityczny, społeczny błąd. Ja sądzę, że przesłanki do tego, aby taką uchwałę podjąć, są co najmniej moralnie wątpliwe. Rozumiem, że chodzi pewnie o to, żeby do Wałbrzycha przyjechał TVN i zrobił reportaż o panu prezydencie. Rozumiem, że być może chodzi o to, żeby pan wojewoda taką bezprawną, bo to jest uchwała, która jest w żaden sposób nieumocowana prawnie. Ona po prostu jest niepraworządna i ona prawdopodobnie przez pana wojewodę zostanie podważona przez prawników pana wojewody, bo po prostu ona nie ma żadnego umocowania prawnego. Być może właśnie o to chodzi, żeby pan wojewoda tą uchwałę podważył i żeby być może politycznie następnie pana wojewodę skrytykować, że rzekomo nie jest zwolennikiem szczepień. Tak samo jak zresztą było z uchwałą plastikową, gdzie wszyscy wiemy, że z plastikiem należy walczyć, należy go ograniczać, ale zupełnie irracjonalna uchwała w tej sprawie została podważona przez wojewodę, bo nie miała żadnych podstaw prawnych. To jest dokładnie ten sam kazus. Niestety ogromna szkoda dla całego narodowego programu szczepień tylko po to, aby ugrać kolejne punkty w jakiejś walce politycznej. Szkoda, bo naprawdę narodowy program szczepień jest czymś, przy czym powinniśmy wznieść się ponad polityczne podziały. Bardzo dobrze, że w Wałbrzychu szybko idą szczepienia. Bardzo dobrze, że we Wrocławiu, w Świdnicy, w Legnicy, w Jeleniej Górze idą szybko szczepienia. I to jest wielka zasługa wszystkich polityków, samorządowców, przede wszystkim na pierwszym miejscu oczywiście personelu medycznego i specjalistów, którzy to robią. Mówię o politykach także dlatego, że wszystkie siły polityczne jednoznacznie opowiedziały się za tym, że szczepienia należy wykonywać jak najszerzej i jest to bardzo pozytywne sygnał. Mamy wyłom niestety w Wałbrzychu, mamy bardzo negatywne emocje wokół szczepionek, bardzo dużo negatywnych komentarzy od ludzi, którzy chcą się zaszczepić, a to powoduje, że po prostu jesteśmy w takim trudnym momencie. Ja mam nadzieję, że nadejdzie pewna refleksja tutaj w Radzie Miasta, że radni się zreflektują, być może ta uchwała zostanie wycofana. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Polacy chcą się szczepić, ale Polacy nie lubią być do niczego zmuszani. To samo dotyczy mieszkańców Wałbrzycha, to dotyczy mieszkańców Dolnego Śląska i całej Polski. Zaszczepmy się wszyscy i zróbmy to z własnej, nieprzymuszonej woli.
Panie marszałku, ale tak jak pan powiedział, pan prezydent Roman Szołemej jest liderem w kwestii programu szczepień. Faktycznie te szczepienia organizowane w Wałbrzychu odbijają się echem w kraju. Natomiast no, nie można odmówić mu inteligencji, więc jaki był powód, bądź z jakimi pobudkami pan prezydent działał, żeby tak kuriozalną, wyjść z inicjatywą tak kuriozalnej uchwały? Być może jest to kwestia pewnej nadgorliwości. Ja uważam, że w gruncie rzeczy intencje do podjęcia takiej uchwały są dobre, pozytywne, bo naszą intencją wszystkich, pana prezydenta, polityków lewicy, prawicy, środka, jest właśnie to, żebyśmy się wszyscy jak najszerzej zaszczepili. Natomiast intencje, myślę, że w jakimś stopniu były też wizerunkowo polityczne i myślę, że to jest jednak o krok za daleko. O krok za daleko nie powinniśmy chyba aż tak daleko iść. Powinniśmy zostawić tą decyzję Polakom i powinniśmy ich namawiać do tego, żeby się zaszczepili. Jak najwięcej, jak najszerzej, jak najpowszechniej.